Nauczanie domowe, 4 lipca. Księga proroka Ezechiela, rozdział 2, wersety od 2 do 5. Wstąpił we mnie duch, gdy do mnie mówił, i postawił mnie na nogi. Potem słuchałem tego, który do mnie mówił. Powiedział mi: Synu człowieczy, posyłam cię do synów Izraela, do ludu buntowników, którzy mi się sprzeciwili. Oni i przodkowie ich występowali przeciwko mnie aż do dnia dzisiejszego. To ludzie o bezczelnych twarzach i zatwardziałych sercach. Posyłam cię do nich, abyś im powiedział: tak mówi Pan Bóg. A oni, czy będą słuchać, czy też zaprzestaną, są bowiem ludem opornym, przecież będą wiedzieli, że prorok jest wśród nich. Zwróćmy uwagę na bardzo charakterystyczne cechy, którymi tekst określa nadawcę oraz odbiorcę słów, które Bóg chce wypowiedzieć. Najpierw te charakterystyczne cechy nadawcy. Widzimy, że ten nadawca jest podwójny. Jest to duch, który przemawia do człowieka, i człowiek, który pod wpływem tego ducha przemawia. Jakie to są cechy? Duch wstępuje w człowieka. Jest tym, który wypełnia głębie ludzkiej duszy. Dzisiaj byśmy się nawet wstydzili tak powiedzieć czasami, bowiem boimy się, że zostaniemy określeni jako nawiedzeni. Ale rzeczywiście tak jest. Ten człowiek, który słucha Boga, jest wypełniony duchem, wypełniany, może poprawniej trzeba by powiedzieć. Ten Duch Święty, po drugie, stawia na nogi tego człowieka. Możemy się domyślić, że sam z siebie prorok nie byłby w stanie głosić tych Bożych słów. I wtedy, kiedy stanął na nogi, zaczął słuchać, ponieważ Duch do niego przemawia. Przemawia po to, żeby ta osoba konkretnie powołana występowała w imieniu Boga, głosiła Boże Słowo, przypominała to, czego Bóg chce dla danej społeczności. Bo przecież to Duch posyła właśnie do tej misji. I to są cechy nadawcy, podwójnego nadawcy. Mamy też cechy adresata, czyli odbiorcy. To są synowie Izraela. Dzisiaj jest to Kościół. Ale równocześnie mamy te ostre określenia, że jest to lud buntowników, którzy sprzeciwiali się wielokrotnie Bogu. Poprzez pokolenia tak się działo. I dzisiaj my też musimy powiedzieć, jesteśmy tymi, którzy muszą uznać swój grzech, może grzech poprzednich też pokoleń, może takich czy innych środowisk, które decyzje podejmowały w niewłaściwy sposób, mało słuchając Boga. I te dwa określenia, bardzo mocne, bardzo ostre, są to ludzie o bezczelnych twarzach i zatwardziałych sercach. Bezczelnych twarzach, ludzie, którzy kłamią, którzy są cyniczni, którzy potrafią udawać sprawiedliwych, a realizować jakieś swoje ciemne interesy. I zatwardziałe serca, ci, którzy nie chcą zmian, ci, do których trudno się przebija Boże Słowo, nie chcą nawrócenia. I w tej sytuacji jest postawa Ezechiela, który bez względu na to, jak zareaguje ten naród, do którego przemawia, ma pozostać wierny Bogu i swojemu powołaniu. Ponieważ Ezechiel ma być dowodem, że Bóg wzbudził posługę w kościele, wzbudził posługę we wspólnocie, wzbudził posługę dla tej społeczności. I ten piękny tekst, który pokazuje realizm Boga, który zakłada, że jego słowo jedni przyjmą, drudzy nie. Ale postawa głoszącego, postawa proroka ma być postawą niewzruszoną. Ma być zrealizowane powołanie bez względu na to, czy są, czy nie ma jakieś widoczne, spektakularne owoce. Nie ma tutaj znaczenia ilość nawróconych, ilość zaangażowanych, ilość realizujących Boże Słowo.
Oczywiście dla Boga jest to istotne, żeby to wezwanie docierało do ludzkiego serca. Po to jest posłane. Ale postawa tego powołanego nie może być uzależniona od reakcji środowiska, ponieważ to środowisko musi mieć świadomość, że Bóg powołał proroka pośród nich. I oni odkrywać mają w Ezechielu właśnie ten punkt odniesienia. I widzimy, że tak się dzieje. Również dzisiaj, również teraz. Muszą być osoby, które wypowiadają słowa, do których można się odwołać, do których można powrócić. Nawet w takiej powszechnej, codziennej sytuacji czasami mówimy, o, babcia ciągle powtarzała. I cytujemy to właśnie, co jest przekazem tej osoby, co jest cenne dla nas i dla innych. Postawa rodziców. Nawet jeżeli dzieci gdzieś się po drodze pogubią, to ich postawa jest punktem odniesienia. Zawsze tam mogą te dzieci wrócić. Zawsze mogą się odwołać do tego, rodzice tak żyli. Rodzice mieli takie wartości i po latach stwierdzamy, tak, to nie było złe, co oni robili. To myśmy po prostu potrafili lekceważyć to i po swojemu robiliśmy. Jest też wizja, pewien sposób myślenia do przodu, do której się to wizji odwołujemy po to, żeby powrócić we właściwe tory, we właściwy kierunek, na nowo zweryfikować swoje zaangażowanie, swoją postawę. I w końcu możemy powiedzieć o świadectwie życia, które jest jak latarnia morska. Pierwszy z brzegu przykład, święty Mikołaj, biskup, do którego dzisiaj odwołują się wszyscy. Wierzący, niewierzący, wszyscy mają świętego Mikołaja. No dlaczego? Dlatego, że to jest świadectwo. Świadectwo życia, które tak wpłynęło na kulturę, że absolutnie wszyscy w świecie przejęli tę ideę obdarowywania, dobroci, życzliwości. Prorok musi pozostać światłem. Prorok musi pozostać punktem odniesienia. I to jest wezwanie dla ciebie i dla mnie. My nie mamy się zniechęcać tym, że ktoś nas nie posłuchał, tym, że nie udało się wszystko tak, jak żeśmy planowali, tym, że nie zrealizowaliśmy ostatecznych swoich celów. W realizacji naszego powołania istotna jest wierność temu słowu, które nas powołuje, Bogu, który nas stawia w tym miejscu. My nie możemy przyjmować kryteriów naszych, ludzkich, tych, które są teraz, w tej chwili widoczne. To nie jest ostateczna weryfikacja naszego powołania. Zatem odnówmy w sobie ten głos Boży, który stawia nas na nogi, ten, który przemawia do naszego serca, po to, żebyśmy nie osłabli, aby Twoje środowisko wiedziało, bez względu na to, czy przyjmuje, czy nie przyjmuje, że prorok, że chrześcijanin, że uczeń Chrystusa jest pośrodku tego ludu.